Chwała Bogu. Łukasza 6:12. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga, a gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. To odbyło się za parę dni po tym, jak Piotr zobaczył w Jezusie Chrystusie Pana, który cuda robi, który może dużo, i to, że Jezus Chrystus Piotru powiedział wtedy: idź za mną, a zrobię ciebie łowcem człowieków. W te dni, gdyby Piotr albo uczniowie powiedzieli sobie: już osiągnęliśmy, już jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, już mamy nazwy apostolowie i zostawili tak to wszystko, to byłyby takie ciepłe chrześcijanie jak teraz. Teraz dużo takich chrześcijan jest, które osiągnęli coś, zostawili zależność nikotynową, czy alkoholową, czy jeszcze coś, i już wystarczy. Już mamy Jezusa Chrystusa, już wszystko mamy w Jezusie, mamy łaski. Ale Piotr chodził za Jezusem Chrystusem, chodził do końca i przez 3,5 lata znowu doświadczenie, i Jezus Chrystus powiedział, że dzisiaj jeszcze 3 razy powiesz, że nie znasz mnie. I gdyby w ten czas Piotr zostawił wszystko i powiedział, że jestem grzesznym i nie nadaję się na nic, to by nie wiedzieli Piotra, ale on był święty. On był święty, jak każdy uczeń, każdy apostoł, oprócz Judasza, który został się w tym samym poziomie, na tym samym wzroście, co było na początku. On osiągnął swego. On zrobił się już uczniem. On miał pieniędzy. Myślał, że ma władzę, ale nie rozwijał się. W naszym Panu Jezusie Chrystusie w dzieciństwie było takie doświadczenie, że uczył się tyslowania od Ojca Ziemskiego. I on bardzo dobrze wiedział, że jest potrzebny czas i siły na to, żeby obrobić czy drzewo, czy kamień, nie ma różnicy. Tak samo z człowiekiem. Każdy święty potrzebuje być obrobiony. Obrobiony, i to czasami boli, ale jak nie ma tego wzrostu, jak chrześcijanin zostaje na tym samym, co było, to schładza się. Robi się niepotrzebny. Traci siły, te, jakie były włożone Jezusem Chrystusem w tego człowieka. Krew Jezusa Chrystusa omyła grzechy, dlatego żeby ten człowiek rozwijał się, wzrastał, miał owoce, a nie dotykał tego świata z powrotem, nie wracał do tego wszystkiego, co jest brudne, nieczyste. Żeby człowiek myślił cały czas o tym, kto jego zbawił. Jezus Chrystus pracuje nad każdym, daje takiej siły, takiej mocy, takie dobro od Ojca. Wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Ale jak tylko zaczynamy myśleć o sobie, czy o tym, co zrobiliśmy, czy czego osiągnęliśmy, i zostajemy na tym wzroście, co już mamy, i nie wzrastamy, to już koniec. Koniec. Człowiek już zaczyna degradować, odmierać, umartwiać się.
i nie ma już żadnego zysku dla Królestwa Niebieskiego. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa, potrzebujemy uświadomienia, że jesteśmy jeszcze niedoskonali. Jezus Chrystus doskonały. Jesteśmy świętymi, ale potrzebujemy myśleć cały czas, że potrzebujemy Jezusa Chrystusa, żeby być takimi jak On. Potrzebujemy wzrastać cały czas. Myśleć sobie, co jeszcze muszę poprawić. Każde kazanie, które jest przemówione, każde słowo ze Słowa Bożego, każda literka, to wszystko jest potrzebne do tego, żeby zadawać sobie pytanie, co jeszcze, żeby wzrastać. Nie zostać się, nie odpaść. I żeby być korzystnymi sobie nawzajem, żeby ta miłość wzrastała Chrystusowa w nas i pośród nas. Potrzebujemy tego. Niech ta świadomość nam pomoże i Jezus Chrystus niech nam pomaga. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.